Chiny od jakiegoś czasu próbują dołączyć do światowej czołówki futbolowych potęg. Potężne pieniądze są pompowane do klubowych rozgrywek, które są przeznaczane na inwestycje związane z infrastrukturą czy pozyskiwaniem piłkarzy. Transfery przyzwoitych graczy takich jak Oscar czy Marouane Fellaini do Chin nie mogą już nikogo dziwić. Jednak w dzisiejszym materiale skupimy się na jednej z inwestycji infrastrukturalnych, która została zapowiedziana jakiś czas temu. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Chinach powstanie najwspanialszy stadion piłkarski na świecie. Zapraszam do oglądania. Chiny od jakiegoś czasu próbują dołączyć do światowych potęg piłkarskich. Pieniądze wpompowywane w tamtejszy futbol są wykorzystywane na liczne inwestycje oraz transfery znanych piłkarzy z Europy. Wszystko po to, aby Chiny stały się atrakcyjne dla potencjalnych sponsorów oraz coraz szerszego grona kibiców. Zachęcać ma do tego infrastruktura, która jest potężnie rozbudowywana. Jednym z jej elementów ma być nowy stadion klubu Guangzhou Evergrande, który imponuje swoim wyglądem na projektach. Zacznijmy od początku, czyli jak doszło do zaplanowania takiej budowli. Do przetargu zaprojektowania stadionu zgłosiło się 8 pracowni architektonicznych. Spośród zaproponowanych projektów został wybrany ten, który symbolizuje Guangzhou, czyli tak zwane miasto kwiatów. Dlatego też stadion będzie przypominał kwiat lotosu o czerwonych barwach, czyli barwach klubu Evergrande. Projekt został opracowany przez Gensler Design Principal Hassan Asayed. Obiekt ma pomieścić 100 tysięcy kibiców. Ma się w nim znajdować 16 lóż VVIP i 152 loże VIP. Łącznie obiekt ma się rozciągać na powierzchni 300 tysięcy metrów kwadratowych, co ma być absolutnym światowym rekordem. Stadion ma zostać oddany do użytku pod koniec 2022 roku. Łącznie koszt budowy i wykończenia ma wynieść około 1,7 miliarda dolarów. O inwestycji wypowiedział się prezes konglomeratu nieruchomości Evergrande, Hasia Aichun. Stadion Evergrande stanie się nowym obiektem światowej klasy porównywalnym do opery w Sydney i Burj Khalifa w Dubaju, a także ważnym symbolem chińskiego futbolu dla świata. Tak więc stadion oprócz funkcji czysto piłkarskich będzie spełniał rolę wręcz kulturową i symboliczną dla regionu i dla całych Chin. Stadion ma na celu promować piłkę nożną w Chinach. W najbliższych latach sport ten będzie na pierwszym miejscu w nagłówkach internetowych. Chiny mają być gospodarzami klubowych mistrzostw świata FIFA. Miały się one odbyć w 2021 roku, jednak przez koronawirusa impreza została przełożona. Natomiast w 2023 roku Chiny mają być gospodarzem Pucharu Azji. Jak widać, nowy stadion już od samego początku będzie mocno eksploatowany. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.